W ramach zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w wielu szkołach odbywają się programy artystyczne. Przykładem są jasełka w szkole podstawowej nr 2, po których goście wysłuchali koncertu muzycznego. Następnie zaproszono wszystkich na mikołajkowy prezent dla placówki w postaci nowej sali informatycznej, jak i szkole sprawili burmistrz oraz Rada Miasta. Tutaj akurat obok nas takie historyczne komputery stoją i nie można było prowadzić już w sposób właściwy zajęć z informatyki, ponieważ świat idzie do przodu, więc my musimy za nim nadążać. Uczestniczyliśmy w projekcie Przystanek Beztroski. On zakończył się z dniem ostatniego listopada i można było przekazać tę pracownię komputerową szkole i wytypowaliśmy akurat szkołę podstawową nr 2. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 będą mieli teraz do dyspozycji nowe komputery, które będą mogli wykorzystywać nie tylko na zajęciach informatyki. Będą wykorzystywane również na innych przedmiotach, ponieważ nauczyciele będą wchodzili tutaj z dziećmi po to, żeby realizować podstawę programową właśnie między innymi za pomocą oprogramowania komputerów. Burmistrz zapewnia, że komputery to nie jedyne inwestycje, jakie czekają placówki oświatowe w nadchodzącym 2015 roku. Kontynuowane mają być projekty termomodernizacji, które mają objąć wszystkie placówki, które uda się do nich zakwalifikować.